Rycerze, część trzecia. Opowiastka o Jurandzie ze Spychowa. Strudzeni rycerze w poszarzałych zbrojach, na wymęczonych habetach i z definitywnie zwisającymi mieczami znajdowali się właśnie na trakcie królewskim, podążając Bóg wie gdzie, bez żadnego celu. Tylko tak sobie, żeby podążać. Podążamy tak sobie i nic się nie dzieje, powiedział Dobrowój z Pyzdr. Nuda, zawyrokował Krzesimir z Kalisza. Nuda jak cholera, dorzucił Bździsław z Pierdogrzmotów. Krzyżaka by się zdała jakiegoś zdybać, białogłowę wychędożyć albo odwrotnie. Pozostali rycerze spojrzeli na Bździsława z uwagą. Patrzymy tak na ciebie z uwagą, zaczął Dobrowój, boś ty jakiś inszy nam się wydajesz ostatnio. W stajni często ty bywasz? Długo dosyć, dodał Krzesimir. Mi tu głupot nie pieprzcie, zeździł się Bździsław. Miecz mi ku ziemi zwisa, wam tylko głupstwa w głowie. Pozostali przyjrzeli się uważnie. Niby rację rycerzu macie, zagaił Dobrowój, ale nie obrażajcie się na nas. My tylko drogę czczą, mową umilić pragniemy. Nuda przecież straszliwa. Oj tak, nuda, nuda, powtórzył Krzesimir. Ej, chyba nie taka ona wielka, patrzajcie, współtowarzysze moi, tam, w oddali, na drodze widmo jakoweś ja zoczył, powiedział Bździsław i dłonią przed siebie wskazał. Coś u was ze wzrokiem nie tego, rzekł Dobrowój. To przecież niejaki Jurand ze Spychowa, lokalna atrakcja turystyczna. I patriotyczna zarazem, dodał Krzesimir, toż krzyżaki mu oczy wyłupili, tak przynajmniej gadają. To psu praty jedne, chytrze zaśmiał się Bździsław. Jakbym takiego jednego z drugim złapał, to... Tak, wiemy, przerwał mu Dobrowój, już was raz musieliśmy z opresji ratować. Jakżeście nawaleni jak buzdygan chcieliście Litwina, sojusznika naszego, prać po łbie. Ta, zaczął Krzesimir, Litwin ów zaś obraził się na was setnie i na pojedynek na miecze was wyzywał. No, że wyzywał, to pamiętam, powiedział zamyślony Bździsław. Wy też żeście wyzywali, tylko słownie, powiedział Dobrowój. Potem żeście w niego sałatką sporu rzucać chcieliście. Sporów? Zdziwił się Bździsław. To ja ino w porach byłem? Nie pamiętam. W zbroi byliście, odparł Krzesimir. No i dobrze, bo jak żeście się wykopytnęli na facyjatę, to zbroja upadek wasz trochę osłabiła. Gorzej z tą białą głową, na którą żeście padli, dodał Dobrowój. O Jezusie Nazareński, to i wtedy bab mi się zachciało? Zapytał Bździsław. Jedyne, co wam się chciało, to i zrobiliście, powiedział Dobrowój. Cud, że wam od tego zbroja nie zardzewiała. Ta, a biedaczka mowa do tej pory z dwoma garbami chodzić musi, dodał Krzesimir. Z jakimi garbami? Zdziwił się Bździsław. No jakżeście na nią w tym żelastwie runęli, toście jej piersi tak przydusili, że aż wyszły z tyłu, powiedział Dobrowój. Matko przenajświętsza, wyszeptał Bździsław. No, narobiliście bigosu, oj, narobiliście. Cudem prawdziwym was z rągowego Litwina wyrywaliśmy, powiedział Dobrowój. Ale my tu gadu, gadu, a żeśmy prawie Juranda minęli. Witajcie, panie ze Spychowa. Wyseplenił zagadnięty przez Dobrowoja Jurand ze Spychowa. Że jak? Zapytał Krzesimir. Powtórzył Jurand. Co powiedział? Zapytał Dobrowój. Powiedział, że nic nie powie, bo nie może mówić, odparł Bździsław. A skąd wy to wiecie? Zdziwił się Dobrowój. To jest nawet podobne do tego, co nasz szanowny współtowarzysz podróży sam mówił, kiedy do sprzeczki z onym Litwinem doszło, powiedział Krzesimir, przypomniawszy sobie wynurzenia Bździsława podczas pamiętnego zajścia. Faktycznie, teraz rozumiem, dlaczego ja nie rozumiem, a on rozumie, zagadnął Dobrowój. Zaraz, to... W końcu rozumiecie, czy nie, bo ja nie rozumiem, powiedział Bździsław, zamyśliwszy się wielce. A czego nie rozumiecie, zapytał Dobrowój. Nie rozumiem, czy rozumiecie, czy nie. Cholera, nie rozumiem nawet tego, co sam mówię, odparł Bździsław i aby pokryć wstyd, opuścił przyłbicę. A ja tak do końca to nie rozumiem, czego wy nie rozumiecie, ale chyba trochę rozumiem, czy jakoś tak, powiedział Krzesimir. Wtrącił swoje trzy grosze Jurand. Niech się niemowa nie wtrąca, rzucił Dobrowój. La, 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 la. Zasapał Jurand i zaczął wymachiwać kijem, na którym się opierał. Czego chce? Odparł zdziwiony Dobrowój. Powiedział, że nie jest niemową, tylko mówiącym inaczej i żeby się z niego nie nabijać, bo mu krzyżacy psia jego mać język ucięli, powiedział Krzesimir. I to wszystko zmieścił w dwóch słowach? Zdziwił się Bździsław. Nie, ma to napisane na kartce, odparł Krzesimir, pokazując kawałek brystolu przyczepiony do szaty Juranda. Nie zauważyłem, powiedział Bździsław. To przez tą waszą przyłbicę. Kto wam taki bubel sprzedał, że w miejscu oczu macie usta? Wyglądacie jak naparstek, zaśmiał się Krzesimir. Zawtórował mu Jurand. Co powiedział? Zapytał Dobrowój.
Hełm sobie sam wyklepałem, powiedział Brzdzisław. Tylko coś mi ta przyłbica się zacina. To co on tam ma w końcu na tej kartce napisane? Jurandex, wycieczki po zamkach krzyżackich w programie łamanie kołem, oczu wyłupianie, picie gorącego ołowiu i inne atrakcje oraz gratis, członków wyrywanie. Powrót nie jest wliczony w cenę, przeczytał Krzesimir. No a gdzie jest o tym mówiącym inaczej? Zapytał Brzdzisław. A to już na drugiej kartce, odparł Krzesimir. Mam nadzieję, że to już ostatnia kartka, powiedział Brzdzisław, mocując się z przyłbicą. A tu się kolega myli, odparł Dobrowoj. Z tego, co ja widzę, to Jurand przypomina słup ogłoszeniowy. Wyseplenił Jurand. Co powiedział? Ponownie zapytał Dobrowoj. Reklama dźwignią handlu, odpowiedział Krzesimir. Nie wstyd wam, Jurandzie, tak z wrogiem współpracować? Nie dość się nacierpieliście? Dobrze płacą, tylko te ich baby brzydkie takie, powiedział Jurand. Co powiedział? Z przyzwyczajenia zapytał Dobrowoj. Kto to powiedział? Zapytał spod przyłbicy zdezorientowany Brzdzisław. Ja powiedziałem, odparł Jurand ze spychowa. Albo mi cholera jasna, za dużo czasu zajmujecie, a robota czeka. To cud, Jurandzie, krzyknął Krzesimir i zaklaskał w dłonie, a że miał na nich stalowe rękawice, zgrzyt rozszedł się straszny. Jaki tam cud? Powiedział Jurand. Mistrz Ulrich to swój chłop. Kto to mówi? Ponownie zapytał Brzdzisław. To jakiś przygłup? Zapytał Jurand, przyglądając się Brzdzisławowi. Może nie aż tak, ale mu hełm za bardzo na głowę uciska, odparł Dobrowoj. Ale jak wieść gminna niesie, krzyżacy wyłupili wam oczy i pozbawili języka, a tu taka niespodzianka. Sam już nie wiem, co o tym mam myśleć. Tam od razu wyłupili, pozbawili, wino dali mocne, to i język mi się może zdziepko plątał, a co do oczu, to kurza ślepota. Wiecie, jak się robi ciemno, to mało widzę, ale ludzie wszystko wyolbrzymią. Wyjaśnił Jurand. Czy ktoś mi w końcu wyjaśni, kto to mówi? Zapytał zeźlony Brzdzisław. To Jurand mówi, odpowiedział Dobrowoj. A to kto powiedział? Zapytał ponownie Brzdzisław. Jezu, wydusił z siebie Dobrowoj. Gdzie? Powiedział zaskoczonym głosem Brzdzisław. Ukazał się? Cholera z tą przyłbicą, najważniejszy moment w moim życiu przegapię. Nikt się nie ukazał, młocie, ryknął Dobrowoj. To ja mówiłem, że to Jurand mówił. Czy takie wyjaśnienie wystarczające? Jurand mnie nazwał młotem? Przecież on nie mówi, zasapał Brzdzisław. Nie dogadamy się z nim, panowie, jednak prawdę powiadają, że niektórzy mają zakute łby, powiedział Krzesimir. No dobra, pogadaliśmy, a teraz przejdźmy do interesów, powiedział Jurand. Do interesów? Zdziwił się Krzesimir. A i owszem, może mała wycieczka do Zamku Krzyżackiego? Zapytał Jurand. Nie, lepiej nie, powiedział Krzesimir. A może jakąś małą pamiątkę panowie zakupić raczą? Mam bory pokutne, płaszcz krzyżacki lekko tylko wypłowiały, włosy z brody wielkiego mistrza? Dopytywał się Jurand. Nie do cholery, ryknął Dobrowoj. Nie będziemy handlować z Volksdeutschem. A może figurkę krzyżaka na koniu? Z chytrym uśmiechem zapytał Jurand. Poszli wam, psi synu, krzyknął na niego Krzesimir. A może powróżyć wam z dłoni? Też to potrafię, zapytał Jurand. Jak lunę mieczem, krzyknął Dobrowoj. Dobra, dobra, nie będę się napraszał, ale później, żeby nie było na mnie, że miałem mapę Grunwaldu i że jej nie kupiliście. Powiedział Jurand, wziął swój kostur i powoli zaczął się oddalać. No i widzicie, przyjaciele, powiedział Krzesimir, jak łatwo się człowiek może rozczarować. Miała być atrakcja patriotyczna, mieliśmy serca nasze w nienawiści do Niemca umocnić, a tu taka chryja. Nuda po prostu, powiedział Dobrowoj. Macie rację, nuda straszliwa, zawyrokował Krzesimir. Gdzie? Zapytał Brzdzisław. Wszędzie, dookoła. Nuda, odparł Krzesimir. A kto to powiedział? Zapytał Brzdzisław. Jedźmy, nikt nie woła, powiedział Krzesimir. Ktoś wołał? Zapytał Brzdzisław. Jezu, jak mnie głowa boli od tego hełmu. Co to? Ktoś przyjechał? Zapytał Brzdzisław. Ktoś odjechał? Gdzieście się do cholery podzieli?